Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam Państwa na południowe wydanie informacji dnia. Stany Zjednoczone wzywają Polskę oraz Izrael do podjęcia dialogu. Oba kraje są naszymi ważnymi sojusznikami i przyjaciółmi, stwierdził Departament Stanu USA w specjalnym oświadczeniu. Departament Stanu USA wystosował oświadczenie do polskich i izraelskich przywódców. Zarówno Izrael, jak i Polska są naszymi ważnymi sojusznikami i przyjaciółmi. Wzywamy naszych sojuszników i przyjaciół do znalezienia drogi do usłyszenia się nawzajem, pójścia naprzód oraz kontynuowania bliskiej współpracy i dbania o wspólne interesy. W swoim stanowisku Waszyngton docenił także współpracę z Polską przy organizacji konferencji bliskowschodniej i podziękował Izraelowi za obecność. To właśnie przy okazji tego spotkania z ust zarówno premiera, a następnie ministra spraw zagranicznych Izraela padły zarzuty o współudziale Polaków w Holokauście. Wczoraj odniosła się do nich ambasador USA w Polsce. Między bliskimi sojusznikami, takimi jak Polska i Izrael, nie ma miejsca na takie obraźliwe komentarze jak wczorajsza wypowiedź izraelskiego ministra spraw zagranicznych Izraela Katza. Polska strona oczekuje przeprosin od władz Izraela. Komisja Europejska oczekuje pilnego spotkania z polskimi władzami w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Bruksela w dalszym ciągu ma wątpliwości co do inwestycji. Komisja Europejska była sceptyczna wobec przekopu Mierzei Wiślanej. Już wcześniej apelowała o wstrzymanie prac, by bliżej przyjrzeć się decyzjom środowiskowym. Na wszelkie wątpliwości komisji odpowiedziało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej już w połowie stycznia. Udzielone informacje nie usatysfakcjonowały jednak Brukseli. Unijni urzędnicy chcą wyjaśnić dwa różne powody przekopu Mierzei. W decyzji środowiskowej projekt został uzasadniony czynnikami społeczno-gospodarczymi w liście resortu gospodarki morskiej kwestiami bezpieczeństwa państwa. Powołując się na obronność, polskie władze nie potrzebują opinii środowiskowej Komisji Europejskiej. A obecnie ma ona wątpliwości, czy inwestycja rzeczywiście nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko na obszarach Natura 2000. Bruksela chce odbyć na ten temat rozmowy techniczne, by nie upolityczniać sprawy. Najwyższa Izba Kontroli apeluje do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej o zawieszenie obowiązkowej matury z matematyki do czasu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu w szkołach. Resort nie widzi jednak takiej możliwości. W specjalnym oświadczeniu stwierdza, że matematyka w dalszym ciągu będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym. Nauczanie matematyki w szkołach pozostawia wiele do życzenia. Jak wynika z raportu opublikowanego przez NIK w latach 2015-2017, co szósty uczeń nie zdał matury z matematyki. Ponad 42% uczniów z kontrolowanych polskich szkół gimnazjalnych otrzymało na świadectwie ocenę dopuszczającą, czyli tak zwaną ocenę mierną z matematyki. Według skali to jest dwójka. W gimnazjach było to 23% uczniów, a w szkołach podstawowych 10% uczniów. Tak niskie wyniki świadczą o wadliwym systemie nauczania. Chodzi tu o formę i sposób nauczania, który nie sprzyja pełnemu rozwojowi kompetencji matematycznych. NIK apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zawieszenie obowiązkowej matury z matematyki do czasu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu w szkołach. Pomimo iż uczniowie posiadają zróżnicowaną wiedzę i umiejętności, zdecydowana większość szkół na przykład nie dzieli klas na grupy, nie tworzy własnych lub nie modyfikuje istniejących programów nauczania, nie dostosowuje zadań i tempa pracy na lekcji do indywidualnych możliwości uczniów. Ale resort edukacji w specjalnym komunikacie przedstawia całkowicie odmienną opinię. Matematyka nadal będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym, tak jak w większości krajów europejskich. Jak pokazują obiektywne i renomowane porównania międzynarodowe, poziom kształcenia matematycznego w polskich szkołach jest na dobrym poziomie. Matematyka uczy logicznego myślenia i je porządkuje, co ułatwia rozwiązywanie problemów, a przede wszystkim rozwija wyobraźnię, podkreśla Eugeniusz Pelak, wicekurator oświaty w Lublinie. Dzisiaj w dobie świata cyfrowego, kiedy mamy do czynienia z techniką komputerową, z maszynami sterowanymi numerycznie, gdzie na co dzień posługujemy się telefonami, które mają różne zadania i różne funkcje właśnie oparte na matematyce,
nie wchodzi w ogóle chyba w rachubę. Nigdzie na świecie, w żadnym państwie czy w różnych państwach taka sytuacja, żeby nie uczyć matematyki i żeby ta matematyka nie była przedmiotem obowiązkowym na maturze. W opinii ministerstwa zawieszenie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki byłoby powtórką fatalnej decyzji podjętej w 1982 roku bez żadnego uzasadnienia naukowego. Obecnie wyłączenie choćby czasowe egzaminu z matematyki spowoduje chaos w rekrutacji do szkół wyższych. We Francji rośnie fala antysemickich ataków. Jak wynika ze statystyk rządu, w minionym roku miało miejsce ponad 500 ataków na społeczność żydowską. Przeciwko takim zachowaniom we francuskich miastach odbyły się protesty. Ataki słowne wobec Żydów, ścięcie drzewa upamiętniającego żydowskiego chłopca, który został zamordowany przez muzułmański gang, czy sprofanowanie niemal 100 grobów na żydowskim cmentarzu na północnym wschodzie kraju. To tylko niektóre antysemickie ataki wymierzone w społeczność żydowską mieszkającą we Francji. Prezydent Emmanuel Macron udał się na miejsce sprofanowanego cmentarza. Zapewnił, że państwo będzie reagować na takie czyny. Przeciwko nasilającej się fali antysemityzmu we francuskich miastach odbyły się protesty. Wśród uczestników manifestacji byli ludzie kultury oraz politycy, w tym byli prezydenci François Hollande i Nicolas Sarkozy. To antysemityzm jest atakiem na Republikę i konieczne jest, aby w obliczu tego ryzyka nasze instytucje podtrzymywały swoje wartości i pozostały zjednoczone. Uważam, że poza naszymi przekonaniami, naszymi obowiązkami lub politycznymi stanowiskami, które zajmujemy, musimy być zjednoczeni i powiedzieć, że nie możemy zaakceptować i tolerować antysemickich ataków, do których dochodzi coraz częściej. Pewna liczba osób chce poderwać autorytet państwa, prowokuje upadek rządu, a rząd musi na to odpowiedzieć. Jestem pewien, że tak będzie, ale musi to zrobić teraz i ze szczególną stanowczością. Tu nie chodzi o liczne protesty, wiece przemówienia, ale chodzi o problem władzy. W obecnej sytuacji we Francji potrzebna jest edukacja i podjęcie wspólnych działań na rzecz zaprzestania antysemickich ataków, mówią przedstawiciele partii socjalistycznej. Antysemityzm wzrasta ponownie, gdy pozwalamy na pęknięcia we francuskim społeczeństwie, wśród których jest ignorancja, brak komunikacji, brak stanowczości w stosunku do tych wielkich zasad. Myślę, że oczywiście odpowiedzią na to wszystko jest edukacja. Mamy propozycje w parlamencie dotyczące nadzoru penalizacji działań antysemickich, a także lepszego nadzoru mediów społecznościowych, aby upewnić się, że przesłania antysemickie nie rozprzestrzeniają się. Są to propozycje, nad którymi musimy wspólnie pracować. W ocenie mediów to właśnie najmłodsze pokolenie Francuzów nie okazuje żadnego zainteresowania problemowi ataków na społeczność żydowską, a jest ona jedną z najliczebniejszych wspólnot w Europie. We Francji żyje bowiem ponad 500 000 osób deklarujących pochodzenie żydowskie. Myślę, że antysemickie działania rosną. To coś, co wywołuje strach, który przywołuje złe wspomnienia. Chcemy pokazać młodszym pokoleniom, że jest inna droga. W minionym roku we Francji miało miejsce ponad 500 ataków na Żydów, tak wynika ze statystyk rządowych. Oznacza to niemal 74% wzrost w stosunku do 2017 roku. W Niemczech w ubiegłym roku ataków było ponad 1500. Polska jest jednym z ostatnich miejsc na liście państw, gdzie dochodzi do incydentów antysemickich. Raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej mówi, że w Polsce doszło do 73 takich ataków. Oczy całego świata skierowane są na Wenezuelę. Armia Wenezueli lojalna wobec reżimu Maduro jest w stanie gotowości. Na granicy kraju ma być rozmieszczone wojsko. Socjalistyczne rządy Nicolasa Maduro doprowadziły kraj do zapaści. Maduro powinien odejść, opuścić kraj i przekazać kraj komuś, kto jest balistykiem, mówiąc kolokwialnie, kto jest szalonym piłkarzem, komuś, kto jest prawdziwym przywódcą, aby prowadzić kraj. Sytuacja jest dramatyczna. W kraju brakuje żywności, leków, szczepionek. Ludzie są na skraju desperacji. Potrzebują konkretnego wsparcia. Wiele osób próbuje ratować się na własną rękę. Rośnie przemyt nielegalnych towarów. Mam nadzieję na zmianę w Wenezueli. Jako Wenezuelczyk i młoda osoba nie chcę umrzeć obserwując Wenezuelę. Jak to jest, wiecie, chcę umrzeć z Wenezuelą jak przedtem, normalnie. W Kolumbii na wjazd do Wenezueli wciąż czekają ciężarówki z pomocą humanitarną. Ze strony państw europejskich kierowana jest kolejna pomoc.
Maduro odmawia jej przyjęcia. Liczy na pomoc z Rosji. Ta ma pojawić się dziś. Nicolás Maduro nie tylko nie ma niezbędnej legitymacji demokratycznej z powodów politycznych, ale zaprzeczył sytuacji humanitarnej, przez którą przechodzi Wenezuela, co ostatecznie pogarsza tę samą sytuację. 23 lutego Wenezuelczycy w odpowiedzi na apel Juana Guaido sami podejmą próbę przetransportowania pomocy humanitarnej do kraju. Na granicy ma się pojawić około 600 tysięcy ochotników. To nie jest poparcie dla Juana Guaido, to poparcie dla konstytucji, dla wolności, dla równości, dla braterstwa. Ogólnie dla demokracji, dla wieloletniej walki Wenezuelczyków. Tymczasem amerykański prezydent wciąż nie wyklucza interwencji wojskowej w Wenezueli. Patrzą na was oczy całego świata. Nie możecie uciec przed wyborem. Możecie przyjąć hojną ofertę amnestii prezydenta Guaido, aby żyć w pokoju z waszymi rodzinami i rodakami. Prezydent Guaido nie szuka zemsty, my też nie, ale nie wolno wam wykonywać poleceń Maduro i blokować pomocy humanitarnej. Armia Wenezueli lojalna wobec reżimu Maduro jest w stanie gotowości. Minister obrony tego kraju już zapowiedział, że nie zaakceptuje rozkazów żadnego zagranicznego rządu. Jeśli chcesz nas usankcjonować, usankcjonuj nas. Jeśli chcesz szantażować nas, szantażuj nas, ale nie osiągniesz swojej misji. Przejęcie władzy przez Guaido uznało ponad 40 państw i Parlament Europejski. Po stronie Maduro opowiadają się Rosja, Chiny, Iran, Syria i Turcja. Grupa 16 stanów pod przewodnictwem Kalifornii pozwała prezydenta Donalda Trumpa i czołowych członków jego administracji. Chodzi o ogłoszenie przez Trumpa stanu wyjątkowego. Pozew ma związek z decyzją szefa państwa o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na granicy z Meksykiem. Chodzi o budowę muru. Autorzy pozwu zarzucają prezydentowi USA łamanie konstytucji i nadużywanie uprawnień. Prezydent Stanów Zjednoczonych został pozwany przez prokuratorów generalnych 16 stanów. Pozew został wniesiony do Sądu Rejonowego w Kalifornii po podpisaniu przez Donalda Trumpa rozporządzenia o ogłoszeniu stanu wyjątkowego wzdłuż południowej granicy. W ten sposób amerykański przywódca chce uzyskać fundusze na budowę muru na granicy z Meksykiem. Wprowadzenie stanu wyjątkowego pozwala mu na sięgnięcie po środki do Wojskowego Funduszu Budowlanego. Nasz budżet na budownictwo wojskowe jest już opóźniony i biorąc pod uwagę, że potrzebujemy niektórych obiektów w kraju, to jest to zły pomysł. Zazwyczaj oświadczenia awaryjne dotyczą sytuacji, w których Kongres nie ma czasu, aby zorganizować się, aby głosować w tej sprawie, a Kongres już głosował w tej sprawie. Mówi senator Mark Rubio. Donald Trump próbuje obejść decyzję Kongresu i pozyskać większą kwotę publicznych pieniędzy na budowę muru. Chcemy powstrzymać Donalda Trumpa przed łamaniem konstytucji, zasad podziału władzy i przed kradzieżą pieniędzy Amerykanów, mówi w CNN inicjator pozwu prokurator generalny z Kalifornii Xavier Becker. Tutaj ścierają się dwie sfery, to znaczy jest bardzo wyraźny konflikt polityczny pomiędzy prezydentem Trumpem a demokratami, którzy uzyskali teraz większość w Izbie Reprezentantów, a więc jakby decydują, mają decydujący głos w sprawie budżetu. I ten konflikt polityczny w tej chwili próbuje się przenieść na płaszczyznę prawną. Mówił profesor Jakub Stelina. Donald Trump planował budowę na granicy z Meksykiem co najmniej 400 kilometrów dodatkowego muru. Kongres przyznał mu jednak środki na niespełna 90 kilometrów ogrodzenia. Prezydent ogłosił więc stan zagrożenia państwa i zapowiedział, że korzystając z nadzwyczajnych uprawnień sięgnie do budżetu po 8 miliardów dolarów. Tu chodzi przede wszystkim o to, żeby prezydent pokazał, że jednak zależy mu na spełnianiu obietnicy. To była jego jedna ze standardowych obietnic. I w związku z tym prezydent jakby no nie poddaje się, tylko szuka różnych tutaj rozwiązań. Z kolei jego przeciwnicy również oponowali przeciwko takim rozwiązaniom. W związku z tym pokazują, że też mają różne środki, różne asy w rękawie i zobaczymy, jak ta przepychanka się skończy. Biały Dom nie skomentował pozwu. Ogłaszając swoją decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na granicy z Meksykiem, Donald Trump mówi, że spodziewał się tego, że przeciwnicy wejdą na drogę sądową. Prezydent liczy na wygraną przed Sądem Najwyższym. Kończymy południowe wydanie informacji dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego, przyjemnego popołudnia. I zapraszam serdecznie na kolejne wydanie wiadomości. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Joanna Wysocka, witam i zapraszam na prognozę pogody. W południowej, zachodniej i częściowo w środkowej Europie będzie pogodnie. Opady deszczu spodziewane są w Berlinie, a także nad Wyspami Brytyjskimi. W północnych regionach śnieg. Najniższa temperatura będzie w Moskwie 3 stopnie, a najwyższa w Atenach 16. W naszym kraju dużo chmur, gdzieniegdzie wystąpią opady deszczu i mrzawki, szczególnie na południowym wschodzie. W górach niewielkie przejaśnienia, a na Suwalszczyźnie może padać śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni w Białymstoku do 8 stopni we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu, ciśnienie wzrasta na barometrach 1018 hektopaskali. I na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia.